Romo, ostro! Remis z Raszycami 3-3 na ich boisku, to jest sukces? Sukces i nie sukces. Zależy z jakiej strony na to patrzeć. Wychodzimy do połowy 1-1, w drugiej połowie wychodzimy na 3-1 i mogłoby się rzec, że mecz toczy się po nasze dyktando. Za bardzo żeśmy się cofnęli już w drugiej połowie, co skrzętnie wykorzystali naprawdę zawodnicy Raszczyc. Mają duże umiejętności. Nasze błędy przy wyprowadzaniu. Stoper wyprowadza piłkę do środkowego. Znowu nasz głupi błąd. My mamy piłkę, zamiast tworzyć sobie sytuację dogodną, znowu ją tracimy w głupi sposób i tak pada bramka kontaktowa, co naprawdę uskrzydla ekipę Raszczyc i doprowadza do remisu. Jeszcze mieliśmy sytuację na 4-3, ale trzeba się cieszyć z tego remisu. Było blisko, tak naprawdę pod koniec sezonu się wszystko wydarzyło. Kobyla również mogła brać udział w tym pościgu o A-klasę. No niestety w którymś momencie ta noga się potknęła. No tak, mieliśmy jeszcze szansę. Objąłem to niecały miesiąc temu. Nie było ciśnienia na awans, ale chłopaki, ja widzę w tej drużynie naprawdę duży potencjał. Nie wszyscy mogli dzisiaj być w każdym meczu. Nie mamy takiej szerokiej kadry, że każdy jest na każdym meczu. Dobrze to wygląda, ale zawsze jest problem z tą obroną. Zawsze ten skład się zmienia. No i ciężko, jak się nie trenuje systematycznie. Później te błędy wychodzą na boisko.